Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matolech, a to jest gra o wyimaginowanego melona, w której grają inni youtuberzy. To jest Pozytywnie Pozytywny kanał, inny pozytywny kanał, który dzisiaj gra o melona, to jest kanał Urbana. Cześć Urban! Witam was wszystkich, cześć, siemanko, yo. Ciekawe, czy będziesz tak samo mówił, jak będziesz musiał odpowiedzieć na kolejne 8 pytań, ale spoko. Ja na pewno to wygram. Okej, czy znasz zasady gry? Tak, oczywiście znam zasady gry, zapoznałem się ze wszystkimi, oglądałem wszystkie odcinki, jestem wiernym fanem gry o melon. Nie wszyscy mogą je znać, więc przypomnę. Jest 8 pytań do wyimaginowanego melona i 3 koła ratunkowe. 2 razy pół na pół oraz raz możesz zadzwonić do jakiegoś znajomego. Czy masz przygotowanego znajomego? Mam przygotowanego znajomego, jest to Karol Kuter, aka Dealerek z YouTube'a. Możecie go znać. A więc tak, drogi Urbanie, bardzo ważne pytanie w każdej grze o melon. Czy jesteś gotów, żeby zagrać o wyimaginowanego melona? Jestem gotów, żeby wygrać wyimaginowanego melona. Okej, czytam pierwsze pytanie, a jest ono takie. Gdzie jeszcze łysy z Brothers nie pracował na planie filmowym? W kuchni? W kosmosie? Przepraszam, obok siedzi kolega i ryje. W pokoju czy w studiu? Na pewno w kuchni pracował, no myślę, że tak. Myślę, że na stole te sprawy, różne rzeczy. Nie to, że jestem znawcą czy coś, nie, w żadnym wypadku, ale no nieważne. W kosmosie ostatnio właśnie widziałem w internecie taką plotkę. No, czekaj, ale jeszcze... To może być podchwytliwe, bo ma być chyba... Nie, bo wyjdzie, że jestem znawcą czy coś, jestem z podszuchem. W kosmosie słyszałem, że dopiero zbierają jakieś tam właśnie fundusze na ten temat, więc powiem, że w kosmosie. B, kosmos, zaznaczamy. Wyses Brothers. Boże, jeżeli nie, no kosmos na 100%, ale dopiero zbierają fundusze, no tak. Wiesz, co to za kategoria filmów? Tak. Fabularne. No, niektóre z czasem się pomija, czasem nie wiem. Ale odpowiedź poprawna! Jej! Czyli tak, na pierwszym pytaniu nie odpadłeś, nie będzie siary. Chcesz zobaczyć, jak będzie z drugim pytaniem? Nie. Okej. Okay. Pewnie, że chcę. Nie, dobra. Drugie? Tak, drugie. Królową Anglii jest obecnie Elżbieta I, Elżbieta II, Anna III czy Diana? Diana to była księżna, czy coś takiego, nie wiem. Ja tu tylko prowadzę. Albo Elżbieta I, albo Elżbieta II. W sumie to bym chyba drugą zaznaczył Elżbietę. Elżbietę II? Wydaje mi się, że tak. Na pewno? Definitywnie. W takim razie zaznaczam odpowiedź B, Elżbieta II. O Jezus, byłaby siara. Jak myślisz, jest siara? Nie, no nie ma no. Diana faktycznie nie jest. Nie żyje. Nie żyje. Ale ona nie była królową ogólnie. Nie, no niestety. Definitywnie, druga. Niestety, stary. Mówiłem, podpowiadałem, ale dobrze odpowiedziałeś! Dobrze. Tak, królową Anglii jest obecnie Elżbieta II. Gratulacje Urbanie, 2 pytania, 0 kół ratunkowych. No ja jestem pełen podziwu, naprawdę, naprawdę. Zobaczmy pytanie trzecie, a jest ono takie. Ile lat ma prowadzący gry o melon? Nie! 20, 22, 24 czy 26? Nie! Nie wiem, ile ty masz lat. O Boże! A na ile wyglądam? Mateusz Olech, Mat, przepraszam. Teraz tak, odpowiedź na to pytanie jest dosyć trudna z tego względu, że albo odpadniesz z gromelu i dostaniesz pysk, albo wygrasz. Nad którą odpowiedzią byś się zastanawiał? 20-22. Starszy od mojego brata raczej nie będziesz. Okej, kiedy ty zacząłeś w ogóle karierę na YouTube? To około chyba było 5 lat temu, nie? Tak. To ci mogę 5 lat temu. Czy wtedy byłeś pełnoletni? Więc raczej obstawiałbym 22, ale w związku z tym, że do końca nie wiem, tak więc poproszę o pół na pół. Okej, okay, proszę o odrzucenie 2 błędnych odpowiedzi. O kurwa. Huh. No dobra. 22 czy 26? 22-26, no spoko. Tak więc, tak jakby moim typem jest jak najbardziej 22. Zaznaczamy odpowiedź B, 22, tak? Mhm. Poproszę o zaznaczenie. Tak jak ci mówiłem na samym początku, albo zaznaczysz dobrze, albo zaznaczysz źle, albo dostaniesz pyski, wylecisz, albo... No? No 26 lat, no... Tu byś na pewno dostał w pysk. Aż taki stary nie jesteś. Aż taki stary? Dziękuję, dziękuję, bardzo miło. 20 lat także nie. No.
czyli... 22? Odpowiedź poprawna! Dobrze. To ja może, że tak powiem, w ramach tego wszystkiego poproszę o swojego pomagiera, bo aktualnie nagrywamy grę o Melon i nagrywam na Snapchata to wszystko. Snap Mat Olech, Urban niestety nie prowadzi. Tutaj kolega i pokaż kolega, co robisz w trakcie nagrania. Czyli czytać pytanie czwarte, tak? Oczywiście, że tak. Czytam jestem gotowy. Pytanie czwarte, trudniejsze. Do jakich figur odnosi się twierdzenie Pitagorasa? Równoległo boku, prostokątów, trójkątów, czy kół? Masz do czynienia z matfizem, przynajmniej na tamtym etapie. Nie no, bo teraz jestem matgeo. Nie no, trójkąt, definitywnie tak, C. Daj mi trochę pograć, czy na pewno? Tak, na pewno! Ja, matfiz, matfiz rządzi, pozdrawiam matfiz. Jezus Maria, no nikt nigdy tak szybko nie strzelił, zaznaczać C, trójkąty, tak? Oczywiście, że tak. Zaznaczam odpowiedź C, trójkąty. Czy wiesz, na jakim poziomie jest to pytanie? Pewnie gimnazjum. Druga, trzecia gimnazjum, dokładnie. Odpaść na tym pytaniu byłoby siarą. Nie no, nie odpadnę, no, ja mam to wygrać. Stary. Naprawdę na twoim miejscu w tym momencie bym się nie śmiał. I naprawdę odpaść na tym pytaniu byłoby głupio troszeczkę. Chujowo. Przepraszam, takich słów nie używamy. Nie, wcale. Nie, wcale. No, to werdykt? Werdykt jest... troszeczkę, wiesz, pocę, denerwuję, te sprawy. Werdykt. Iż odpowiedź, którą zaznaczyłeś, jest odpowiedzią poprawną. To dobrze. Nie, takie no, dosyć wiesz, oczywiste matwis pytanie. Matwis zobowiązuje, tak więc... Dokładnie, zobowiązuje. Piąte tak. Pytanie? Piąte pytanie, jak najbardziej. W takim razie czytam piąte pytanie. Ciekawe, czy trudniejsze. Jakiej nie wyróżniamy strategii ceny? Niskiej, wysokiej, zbalansowanej, czy też neutralnej? Oh shit! Ej, nie mam pojęcia, nie no, strzelałem wysoka, ale to widocznie nie... O Boże... Stary, się modlę, żebyś dobrze zaznaczył. Co to ma być? Zbalansowana i niska. Nie mam zielonego pojęcia. Nie no, dobra. Ryzyk fizyk? Trzeba tak. Być chłopem, podejmować szybkie decyzje. Zbalansowana, C. B, definitywnie. Zaznaczamy odpowiedź szybka C. Szybka decyzja, nie no. W sumie nie mam nic do stracenia, ponieważ jest to wyimaginowany melon. Zaznaczamy odpowiedź C. Strategia zbalansowana. Czy jesteś pewien? Nie jestem pewien. Czyli nie jesteś pewien, ale już zaznaczyłeś. Czyli za chwilę poznasz... Za chwilę poznasz... prawidłową odpowiedź. Mat! Szybciej! Dobra odpowiedź! O! Świetnie! Wow! No, Urbanie, czytać szóste? Pewnie. W takim razie czytam pytanie szóste. A brzmi ono tak. W trzecim dniu twojego regularnego wrzucania filmów ukazał się materiał. Truskawkowe smoothie, kokos, zupa krem, czy mam pojemną buzię? Co? Przecież ja tych filmów 30 wrzuciłem, stary! Nie pamiętam każdego w kolejności, o Boże! Mam pojemną buzię to było oczywiście challenge, jeśli chodzi o chubby bunny, tylko że w wersji owocowej, tak? Jeżeli ktoś by nie oglądał. No, bo to dosyć istotne, bo to mam pojemną... Dobra, w kontekście pytania pierwszego pamiętam czy drugiego to... Pamiętam na pewno pierwszy film! Ale to nie o to tutaj chodzi, bo pierwszy film to byłby za opowieść, nie? Jeżeli kokos byłby wcześniej, to wrzucałbym go do smoothie. A wrzucałem wtedy awokado. Bo mi jakoś nie smakowało tak normalnie i po prostu sobie go wrzuciłem do właśnie smoothie truskawkowego, tak jako taki dodatek. Tak więc zaznaczamy truskawkowe smoothie. Jesteś pewien? Oczywiście. Zaznaczamy odpowiedź A, truskawkowe smoothie. Jesteś pewien, że to nie kokos? Tak. No w sumie tak nie wiem na ile procent, ale no do końca pewny nie jestem. Szybciej, werdykt podaj, bo się stresuję. Powiem ci tak, no swoją przygodę z grą o melon musisz zakończyć. Ale jeszcze nie teraz!
Odpowiedź poprawna. Truskawkowe smoothie było trzecim filmem w przeciągu miesiąca filmów. Mi serce bi... Na swoich filmach bym się nie znał, proszę ja cię bardzo. No dobra. Przedostatnie pytanie w grze o melon dzisiejszej. Raperem nie jest BRO, Kuben, Bezczel czy WRO? O, Jesus. Wiesz co, z polskich raperów to ja jakoś tak dużo nie słucham. Jeśli chodzi o właśnie polskich, znam na pewno BRO, bo ty nawet kiedyś podsyłałeś mi chyba, nie, ogólnie na Facebooku tam podsyłałeś jego film kiedyś, to było dawno temu. A WRO, to jest jakby takie coś z BRO, WRO, coś takiego, niby jacyś, nie wiem, może bracia, bliźniacy, czy coś, jakieś inne, nie. Dobra, WRO. Jesteś pewien? Tak. Nie. Zaznaczać odpowiedź D, WRO, tak? No, raz się żyje. Zaznaczam odpowiedź D, WRO. BRO, tak jak sam zauważyłeś, jest raperem. No, bro, właśnie tak. Bezczel też, bo mi się też właśnie tak wydawało. Też. Czy ja na swoim ekranie już widzę odpowiedź, ty nie. Ajajaj. I tą smutną informację będę musiał ci przekazać. Nie. Nie! Nie! Będę hamem, ale jeszcze nie w tym pytaniu. Ale to znaczy, że przychodzę? Tak. O, to dobrze. To się... Pytanie ósme, tak? Czytamy. 2,5 raza więcej teobrominy od czekolady mlecznej zawiera czekolada. Gorzka, deserowa, biała czy z orzechami? Wiesz co, ja bym jednak chyba gorzką zaznaczył, ale nie wiem tak naprawdę jaka jest skala czy coś tej teobrominy, więc trudno mi nawet obstawiać. Pierdziele! Zaznaczamy gorzka. Odpowiedź A, gorzka. Co? Tak, gorzka. Jesteś pewien, że zaznaczamy odpowiedź A, czekolada, gorzka? Może i nie, ale zaznaczmy. Zaznaczamy odpowiedź A, czekolada gorzka. Zaznaczyłeś odpowiedź A, czekolada gorzka, czyli według ciebie czekolada gorzka zawiera od 2 do 5 razy więcej teobrominy. Zgadza się. Tak, że teobromina jest to po prostu substancja odpowiadająca za smak, znaczy wiesz, słodkość i tak dalej. Znajduje się w ziarnach kakao. Aj, to będzie boleć. Będzie boleć. Będzie boleć? Będzie. Ale nie ciebie! Odpowiedź poprawna. Gratulacje, Urbanie, wygrałeś wyimaginowanego melona. Ten melon w tej chwili zostaje ci przekazany. Zobacz sobie, tutaj możesz odebrać z kamery. Właśnie dziękuję. Ci go przekazuję. Nie, ale ogólnie to mam dość owoców. Okej, postawisz go na półce i będziesz go trzymał. Moi drodzy, kolejny youtuber, który wygrał melona i okazał się niezwykłym, szybkim strzelaniem w pytaniach, więc oczywiście dla ciebie, Urban, w związku z tym gratulacje. Jedna bardzo ważna rzecz. Zajrzyjcie na kanał Urbana, linki tutaj znajdują się poniżej, z tego względu, że jest to osoba równie śmieszne filmy tworzy jak i ja. To jest dosyć istotne, więc zapraszam na jego kanał. Tutaj w tym miejscu dokładnie znajduje się gra o melon poprzednia, więc również zobaczcie grę o melon poprzednią z użytkowniczką. Kurwa, kto grał ostatnio o melon? Kosper. Z użytkownikiem, czyli dokładnie Kosmerem. Tutaj znajduje się gra o melon. Przepraszam, nie będę tego wycinał. No i co? Dzięki wam serdecznie za uwagę. Dzięki tobie jeszcze raz, Urban. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Trzymajcie się, nie puszczajcie, na razie. Śpiewał, bo nie chce się tutaj... Właśnie, nie, przepraszam. Właśnie ja wyłączam, muzyka się wyłącza. Proszę bardzo, zaśpiewaj kawałek. Everything's gonna be alright. Do opustów nie należy. Wydaje mi się, że chcę rabat lojalnościowy, ponieważ nic mi to nie mówi. A nie kojarzysz w ogóle takiej sytuacji, w której... Trzeba było po prostu przez tą rzekę przepłynąć, nie? To było tak. Możliwe. Ja tu tylko prowadzę, stary. To źle prowadzisz, no. Ja dobrze prowadzę, ja trzymam napięcie. Ty drugi raz już po prostu jakąś historię mnie zapytałeś, a ja z historii kuleję. Dukat mi się kojarzy z jakimś Monopoly.